Cześć wszystkim, piątek, piątunio, wakacje, sezon tuningowy w pełni, zatem warto sobie opowiedzieć o pięciu rzeczach, o których nie wiedziałeś, za które możesz stracić dowód rejestracyjny, możesz mieć kłopoty z policją, a co najgorsze z ubezpieczalnią. Dlaczego? Właśnie zaraz o tym opowiemy. Polska to jest dziwny kraj. Doskonale chyba o tym wiecie, że niektóre przepisy są tak dziurawe i tak stare, że co najmniej jeszcze Mojżeszowi wiszą piątkę. Natomiast dzisiejszy odcinek zawdzięczamy naszym kochanym ubezpieczalniom i ich bardzo niemiłych zagraniach, dzięki którym już wiemy, że choć policja na przykład albo stacje diagnostyczne tego nie sprawdzają w taki sposób, jak powinniśmy, to jeżeli dojdzie do nieszczęścia spowodowanego z waszej winy, zagapienia się, najechania na tył pojazdu, spowodowania wypadku, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z powodu, no właśnie, punkt jeden, homologację. Zacznijmy tym razem od felg i opon. Zanim napiszecie, że te felgi nie pasują do tego Passata albo że mam ostatnio promocję od OZE Tracing i wsadzam je wszędzie, powiem tylko, że pierw jest felga, potem nadwozie, więc to wszystko będzie pasować do całości. Zatem bez heheszków, proszę mi tu. Właśnie, mówiąc o felgach, możemy sobie powiedzieć, że nasze kochane ministerstwo nie do końca wymaga homologacji. Nie do końca wymaga, żeby felga była homologowana, więc generalnie możecie sobie zamieniać felgi dowolnie, tak jak widzicie na różnych portalach aukcyjnych, tylko musicie mieć świadomość tego, że jeżeli kupicie najtańszą podróbę wyglądającą jak BBS, RS, ale kupicie je za 1500, to zrobicie sobie bardzo dużą krzywdę, dlatego że przy pierwszych 3-4 hopkach powyginają się i będą kwadratowe. Ale nie o tym mowa. Opony. Co mi powiecie o oponach? Jeżeli na przykład zakładamy opony do naszego samochodu, to mi powiecie, że nie mogą wystawać poza obrys nadwozia. No to o tym wszyscy wiemy, stacja diagnostyczna, pan policjancik, nasza kochana władza i tak dalej. No dobrze, a co będzie, jeżeli mamy samochód? I tutaj konkretny przykład bardzo unikatowego, egzotycznego auta, jakim jest Passat B5. Słuchajcie, jeżeli założymy do niego felgi, które nigdy tam nie istniały, załóżmy 20 cali, i do tego opona, która nigdy tam nie była homologowana przez producenta samochodu, zgodnie z polskim prawem i zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach, jeżeli spowodujemy wypadek i przyjdzie pan rzeczoznawca i stwierdzi, że mamy 20 cali, no powiedzmy szerokość się zgadza, ale no ta felga nie była tam homologowana lub opona jest ciut szersza, nic nie wystaje, wszystko się zgadza, może odmówić wypłaty odszkodowania i my będziemy musieli pokryć to z własnej kieszeni. Czyli jeżeli przeprowadzamy modyfikacje tuningowe, musimy spojrzeć sobie bardzo szerokim spektrum, żebyście zaraz się nie wystraszyli, bo taki Passat występował od silnika 1.6 do W8. Wchodzimy sobie na taką W8 i patrzymy, jaki maksymalny rozmiar felgi tam był lub dzwonimy do serwisu. I jeżeli serwis poda nam, że 19, no to spoko, to taką 19 na takich oponach, jak tam były, możemy wepchnąć. Jeżeli chcemy iść walcem szerzej niż dopuszcza to producent, zaczyna być problem. Najfajniej tak naprawdę jest w przypadku BMW, Audi, Mercedesa, gdzie występują napompowane wersje AMG, czy M-Power, czy RS. Dlatego, że na przykład w przypadku mojej E34, która wyjeżdżała na 15, 17, 18 były dopuszczane w M-kach i szerokość tych opon też była potężna, więc jeżeli zrobicie tam sobie walce zgodnie z tym, co było w MC, nie ma problemu. Problem pojawia się, kiedy przekroczycie to wszystko i spowodujecie wypadek. Zatem warto pomyśleć sobie o tym wszystkim. Jeżeli mówimy o homologacjach, to przejdźmy płynnie do punktu drugiego. Lampy, lampeczki, lampunie. Jednym nieodzownym elementem tuningu jest zmiana naszego oświetlenia zewnętrznego samochodu, tak aby było bardziej atrakcyjne. O ile czasy doklejania brewek już minęły, ale jeżeli ktoś myśli, że to jest legalne, to nie do końca jest to legalne, bo brewki były zawsze nielegalne. O tyle zmiana reflektorów na lampy seksu, lampy ociekające bansem, lansem i wszystkim innym jest dopuszczalna pod jednym małym warunkiem. I teraz przytoczmy sobie literki, które bardzo często widzicie na oponach, na jakichś elementach samochodów tuningowych, czy na lampach przede wszystkim, macie takie kółeczko, a w nim literkę E. Ta literka E oznacza, że element jest homologowany w krajach Unii Europejskiej. A zatem łysy, co znaczy cyferka? Cyferka znaczy, przez jaki kraj było to homologowane, czyli na przykład E1 będzie to Deutschland, a E20 Polska. Zatem, jeżeli chcecie kupić takie lampy, upewnijcie się, że mają tą literkę. Ona może być tu, 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 lub jak podniesiesz u góry na blendzie,
warto przy sprzedaży, przy zakupie tego wszystkiego zapytać się po prostu sprzedającego, czy ma. I tu dochodzimy do konsensusu, bo nieraz słyszę, jeżeli widzowie widzą jakieś lampy przyciemnione, to mówią, o, dowodzik za to poleci. Nie do końca. Są producenci, którzy produkują przydymiane lampy tylne i mają one homologację, dlatego że spełniają pewnego rodzaju warunki. I na przykład, jeżeli kupujecie opony, na oponach też macie taką literkę E i to wszystko jest zgodne. Zatem powiedz coś o światłach dziennych. No jeżeli światła dzienne uważacie, że naprawdę chcecie zbawić świat i policzyliście sobie według wyliczeń sprzedawcy, że po 48 latach zaoszczędzicie na dwa browary, zmniejszając tą energię, spoko, montujcie, naprawdę. Raz, że nic nie dają, jeżeli chodzi o to widzenie Was z daleka, warto po prostu zapalać normalne, bo to jest Wasze bezpieczeństwo na drodze, ale są zgodne z prawem, pod warunkiem, że mają literkę F homologacji oraz ten kod, który mówi, że to są światła do jazdy dziennej. Jeżeli będą poprawnie zamontowane w poprawnym miejscu, spoko, gorzej jak bawicie się w Januszy biznesu, prujecie normalny reflektor, próbujecie wklejać tam te wszystkie dalej. Nie idźcie tą drogą. Przejdźmy do punktu trzeciego, który jest... No, tak tematem rzeką, że Mickiewicz mógłby napisać na temat jego bardzo długi esej. Niektórzy mówią, że to jest temat śliski, inni mówią, że temat nie do przejścia. Wyjaśnijmy sobie kilka pojęć, dlatego że bardzo nam się zmienia rygorystycznie pewne przepisy, jeżeli chodzi o zmiany samochodu, zmiany konstrukcyjne. Zatem jeżeli chcemy tuningować swój samochód i mamy pod maską 1.6, a chcemy wymienić silnik na jakikolwiek inny, no tak, żeby zrobić to po Bożemu, należałoby zrobić swap na jednostkę, która w tym samochodzie występowała i będzie pasowała na mocowania fabryczne. A co za tym idzie, jeżeli dokonamy takiego swapa, na przykład w takim Passacie z 1.6 na W8, czy na jakikolwiek silnik V, czy na jakikolwiek silnik większy, należy udać się do okręgowej stacji pojazdu i dokonać tak zwanego badania zmiany technicznej. Wtedy diagnosta patrzy, robi zdjęcia, dokumentację i wszystko, patrzy, czy to jest rzeczywiście na łapach fabrycznych, patrzy, że ten motor występował w tym samochodzie, spoko, wbija nam w dowód, lecimy do Urzędu Miasta, przerejestrować, wprowadzić zmiany w dowodzie rejestracyjnym, zmiany pojemnościowe, zmiany mocowe. Wtedy jesteśmy fair dla wszystkich, wszem i wobec. I jeżeli dojdzie do wypadku, to jest najczęstszy powód odmowy od wypłaty odszkodowania, dlatego że taki swap nie został wbity w dowód. I teraz łysy temat, najlepszy i najtrudniejszy, uciekłem Ci trochę z kadru, przepraszam. Jeżeli dokonujemy zmiany silnika, który nie występował w tym samochodzie. Czy da się to w Polsce zrobić? Da się. I teraz, żeby taką operację zrobić, należy, aby ten silnik dalej pasował na mocowania fabryczne. Czyli de facto możecie przerobić ewentualnie mocowania przy silniku. Natomiast umówmy się z jedną bardzo ważną rzeczą. Musimy zawołać rzeczoznawcę. Rzeczoznawca musi nam sporządzić dokumentację techniczną na podstawie tego, co zobaczy, obejrzy, że silnik pasuje, że nie przerabialiśmy, nie siedzieliśmy podłużnic i tak dalej i siedzi, jak tatyna w maminę pasuje. I generalnie z takim kwitkiem znowu lecimy na stację okręgową kontroli pojazdów i wbijamy to w dowód. Co w przypadku, kiedy czeka nas cięższa przeróbka? No, jako firma, która zajmuje się tego typu rzeczami, już niestety wszystko musieliśmy przebadać na własnej skórze. Jeżeli chcecie przerobić karoserię waszego pojazdu, nie wiem, wyciąć coś strasznie mocno, przemodować i tak dalej. W Polsce jest to realne. Tylko jest to podobne do uzyskania, nie wiem, mieszkania komunalnego, mieszkania od państwa. Czyli da się, ale niekoniecznie jest to proste. Jeżeli chodzi o kuchnię, wygląda to mniej więcej tak. Jeżeli budujecie projekt na fazie projektowania, że będziecie zmieniać ten element, to wyspawacie, to zrobicie. Musicie sporządzić odpowiednią dokumentację techniczną. Potem dać to do rzeczoznawcy, do PZMOT-u. Oni muszą sobie to przejrzeć, czy im to pasuje, czy będzie ok. Klepną, że jest ok. Chłopaki mówią, budujcie. Jak już zbudujecie, musicie odesłać cały ten pojazd na szereg badań. Jeżeli spawy i wszystko będzie ok, otrzymujecie homologację, czyli wasza przeróbka jest homologowana i robiona. I o ile w projektach do kilkunastu tysięcy złotych, czy tam powiedzmy do 50 jest to nieopłacalne, to w projektach już takich mega grubych warto by było mieć tego typu papier zrobiony, jeżeli chcecie na przykład, nie wiem, wyciąć całą groć, blacharsko to zrobić, poprawić w jakimś starym trupie. Warto temu się przyjrzeć, jeżeli chodzi o inne elementy. Jest to dalej temat rzeka, dlatego że co się zapytacie okręgowej stacji kontroli, co się zapytacie innego rzeczoznawcy, każdy inaczej interpretuje te przepisy. Dlaczego? No bo ktoś tam
Polsce bierze za to pieniądze, żeby pisać to, ale to pisze raczej jak baśnie bracia Grimm. Coś napisał, każdy inaczej to zinterpretował. W tym miejscu chyba warto by sobie powiedzieć troszeczkę o chiptuningu. Czy on jest legalny? No w świetle prawa jest legalny jak najbardziej. Pod jednym warunkiem. Spełniamy normę emisji spalin. W przypadku diesli przejrzystość spalin. Czyli jeżeli bardzo kopcimy, to nie do końca będzie to wskazane przy jakichś kontrolach i inspekcji transportu drogowego lub drogówki. A jeżeli podnieśliśmy moc, mamy wykres z hamowni, również warto byłoby to wbić w dowód jako po prostu zmianę mocy, żeby ta ubezpieczalnia się od nas odczepiła. Bo to już nie chodzi o policję, to już nie chodzi o nic, ale o tą głupią stłuczkę. Jak jakimś cudem dojdą, a pamiętajcie, że oni potrafią lustrować Facebook i wszystko inne, głupi wykres z hamowni wrzucicie ze swojego auta. To już może być powód do odmowy. Zatem, jeżeli chcecie tego typu przeróbki robić, interkulery, turbiny, moce, pomyślcie, żeby to zalegalizować, mieć święty spokój, następny właściciel będzie miał święty spokój, wszyscy będą mieli święty spokój. Jeżeli chcecie ingerować już bardzo mocno w układy wydechowe, bo to jest to miejsce, w którym należy sobie powiedzieć, w przypadku silników benzynowych warto niestety w dzisiejszych czasach zacząć myśleć nad tematem katalizatorów sportowych, czyli to, co nas trzyma w momencie, kiedy mocno modyfikujemy, czyli katalizatory i DPF-y, a już niedługo GPF-y. I tutaj pozdrawiam kogoś, kto doniósł na policję, że mój RAM nie ma DPF-a. To jest level ekspert. Jeżeli chcemy to usuwać, to wycinać, no to musimy się wiązać z tym, że coraz to bardziej prawo nas będzie ścigać i warto chyba pójść w sportowe na przykład katalizatory czy DPF-y troszeczkę innej pojemności, większej. Jakoś tą stronę modyfikować, żeby potem w razie czegokolwiek, jeżeli ubezpieczalnia zażyczy sobie inspekcji całego samochodu, nic nam nie zarzucili. Temat drażliwy, temat bardzo drażliwy, ale w praktyce musimy sobie o nim opowiedzieć. Zmiany zawieszenia. Jakie znacie zmiany zawieszenia? Wersja basic, czyli taka najprostsza, którą, przepraszam za jakby tutaj nazewnictwo nowe, które tworzę, ale to chyba się przyzwyczailiście. Obniżamy samochód, prawda? Na czym polega obniżenie samochodu, zmiany w zawieszeniu szerszym, o których zaraz powiemy? Przede wszystkim pierwsza rzecz. Chcemy obniżyć go i widzimy zestawy obniżające o 30-40 mm. Mamy tutaj mowę o sprężynach. Dlaczego tak jest? Nie w jednym odcinku już o tym powiedziałem. Wyobraźcie sobie, że taka sprężyna jest o 30 mm niższa, samochód 30 mm niżej siada, ale jest to zrobione na zasadzie tego, co konstruktor samochodu zaprojektował, bo tak auto nam stoi fajnie, pakujemy ziemniaki do bagażnika, pakujemy cielaka do bagażnika i trzy karyny na siedzenie i samochód się obniża, prawda? Powiedzmy nawet o 3-4 cm. Zatem projektując taką sprężynę, projektant postanowił zrobić ją twardszą, że po prostu samochód pójdzie w dół, ale jak dołożymy obciążenia, no to już dużo niżej nie pójdzie, czyli granice kątów, wahaczy, tego wszystkiego, co tam się wygina, zostaną nam zachowane. Jeżeli chcemy pójść troszeczkę niżej, zaleca się dołożenie sportowego amortyzatora o skróconym skoku. Dlatego, żeby nie tylko resorowanie, ale i amortyzowanie pojazdu było tutaj bardzo, bardzo na propsie. Takie rzeczy bardzo często mają homologację, choć przy zakupie warto się zapytać. Co w momencie, kiedy montujemy zawieszenia gwintowane, z regulacją twardości i na przykład chcemy przycebulić i zrobić to najtańszym kosztem, lub bardzo teraz popularne zawieszenia pneumatyczne, iRide i tak dalej. Zobaczcie na większości aukcji tego typu sprzedawanych, że wszystko w porządku, na samym końcu nie jest małymi literami, ale na przykład tak zawieszenie typu iRide na którejś tam aukcji nie ma homologacji i dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych. A co za tym idzie? No właśnie, skręcanie tego samochodu na tego typu zawieszeniu może spowodować to, że po pierwsze na upartego policja się bardzo mocno przyczepi, bo to akurat już będzie widać, kiedy auto leży na glebie i się podniesie. W razie wypadku, no to już chyba znacie te konsekwencje. I teraz poza tym, że to nie ma homologacji i nie do końca jest legalne, zobaczcie, że niektóre zawieszenia gwintowane, nawet z regulacją twardości, też takiej homologacji nie mają. Pomijając, czy ono ma homologację, czy ono nie ma homologacji, porozmawiajmy troszeczkę o logice. O tych, co tak uwielbiają gleby, nie trąb po jebie, bo jadę na glebie, czy jakieś inne tego typu rzeczy. Nieraz się o ten temat wypowiadałem. Mamy drogi, jakie mamy, użytkowników mamy, jakich mamy, ale mamy też samochód, który ktoś nam zaprojektował. I teraz, jak jest zawieszenie ułożone z przodu, jeżeli chodzi o wahacze?
No powiedzmy, jeżeli jest samochód mocno dociążony lub troszeczkę go obniżamy, jakiś tam kąt nam się troszeczkę te wahacze podnoszą, nie? Co w momencie, kiedy z tych 3 cm robimy pełną glebę 12 cm? Jakie się kąty tutaj? Pamiętacie takie odcinki, czym jest geometria? Ile punktów tutaj trzeba wymierzyć i tak dalej? No samochód nie jest zaprojektowany do tego, taki Passat nie jest zaprojektowany do tego, żeby leżeć na progach. A ludzie na siłę jeżdżą, kąty się zmieniają i te auta stają się nerwowe, te auta stają się tak naprawdę nie spełniające założeń producenta w pokonywaniu zakrętów i wszystkich innych, więc zanim taką modyfikację zrobimy, warto się nad tym zastanowić. I o ile system zawieszenia pneumatycznego będzie tutaj bardziej komfortowy, bo jeżeli ktoś jest mądry, no to jedzie sobie na zlot, kładzie auto na glebie, tak? I potem je podnosi sobie psyk, 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 fajnie, wszystko w porządku, jedziemy jak normalny człowiek. O tyle z gwintem, nawet spotkałem się przypadki, że skręcone jest do zera, po prostu w systemie zero, czyli auto leży, z tyłu troszeczkę było za wysoko, to wyciągnięto te regulatory jeszcze, żeby leżał niżej. I to już jest głupota, no ale to jest nie tylko wasze życie, bo o tym sobie musimy powiedzieć, nie? Ktoś mówi, no ale łysy, gówno cię to obchodzi, bo ja sobie to modyfikuję. I modyfikuj. Tylko jeżeli taka modyfikacja spowoduje to, że zabijesz się na drodze, to się nazywa selekcja naturalna, gratulujemy. Ale jeżeli taka modyfikacja spowoduje, że kogoś zabijesz na drodze, bo nie zapanowałeś nad samochodem, bo nie miał takiej geometrii, jak powinien mieć, bo zrobiłeś sobie przeróbkę niezgodną, co wtedy? Co powiesz tej rodzinie, tym ludziom, którzy stracili swoich bliskich, że co, no jechałem na glebie, No wiecie, dla mnie to jest po prostu samochód, to nie zabawka, nie? Jeżeli idziemy grubą modyfikacją, zróbmy to z głową. Dla przykładu coś, co nieraz przytaczałem. Zawieszenie rajdowe w autach, już nie mówię w WRC, ale w grubych rajdówkach, może kosztować jednorazowo na dany odcinek, ja nie mówię, że ono się zużywa, tylko po prostu może być na shooter, na asfalt, tam nie ma opcji uniwersalnych. Takie zawieszenia często kosztują od 80 000 zł w górę. I wtedy ten samochód jest w stanie składać się w zakrętach, naprawdę robić wszystko tak, jak powinno być. I na pewno coś, co kosztuje 1200 zł, no jest jakimś rozwiązaniem tuningowym, ale to dalej jest przegięcie. Jakby nie traktujcie tego personalnie, bo to jest wasza sprawa, co wy robicie, tylko miejcie świadomość tego, że konsekwencje tego mogą być opłakane i takich sytuacji było już bardzo wiele na polskich drogach i o tym można bardzo wiele razy było przeczytać, że najgorszą rzeczą, jaką widzę, to są te samochody skręcone na tych gwintach, koła wypchnięte na dystansach, 3 karyny z tyłu, 2 sebiksów z przodu, jakaś dziura, dobiło za mocno to twarde zawieszenie, bo było na maksa skręcone i koło się kleszczy w nadkolu. Co w sytuacji, kiedy jedzie w łuku i mu się to koło w nadkolu zakleszczy? Trzeba mieć wyobraźnię. Właśnie. Zatem najkontrowersyjniejszy punkt za nami, czyli robimy wszystko z głową, pytamy się, czy to jest naprawdę zgodne z prawem, homologacją, a jeżeli już się podejmujemy montażu tych rzeczy, o których mówiliśmy, korzystajmy po prostu z nich z głową i tyle. Ja nie mam nic przeciwko. Mi się naprawdę takie rzeczy podobają. Nie podoba mi się, jeżeli no ktoś zrobi komuś krzywdę przez coś takiego i idzie w zaparte, bo on jest rycerzem ortalionu walczącym o zmianę zasad i walczącym ze wszystkimi i w ogóle HWDP, tak? No to bez jaj. Kończąc zawieszenia, nie mówimy tutaj o autach, które mają fabrycznie pneumatykę, bo to wtedy z siłą rzeczy jest homologowane w danym aucie, tylko mówimy tam, gdzie ją po prostu dokładamy, a nigdy nie występowała. Nieważne. Punkt ostatni, bardzo sporny, ale ostatnio zostało bardzo fajnie wybrnięte z tego. Zatem zmiany i modyfikacje układów wydechowych. Po pierwsze, żeby zrobić dobrą modyfikację układu wydechowego w silnikach wolnoscących, zrobiłem już na ten temat kilka odcinków. Muszą być zachowane wszelkiego rodzaju proporcje i na przykład niektórych wydechów nie poprawimy. Jeszcze do dzisiaj nie zdarzyło się, żeby jakaś firma poprawiła empowerowski wydech, nie pamiętam, Z34 czy Z39, by dawał więcej koni. Po prostu się nie udało. Projektanci zaprojektowali wszystko, nawet stosując w tym wszystkim katalizatory. Musicie pamiętać kilka rzeczy, że wywalenie katalizatora, wstawienie strumiennicy czy w ogóle zaspawanie go, to nie do końca jest dobra modyfikacja, dlatego że w tej chwili mogę powiedzieć, że w silnikach benzynowych wolnoscących, pamiętajcie, że pierwsza puszka za kolektorem wydechowym tworzy podciśnienie, które wysysa resztkę spalin. I czasami zła modyfikacja układu wydechowego, bo nam się coś zamarzyło, może spowodować to, że nam w którychś parametrach mocowych troszeczkę ta moc klęknie. Ale jeżeli robimy już przeróbki, na przykład chcemy rozwiązania komfortowe, to od kilkunastu lat na rynku fabrycznie są montowane, bardzo często w samochodach usportowionych, na przykład w momencie, kiedy włączam prąd.
Nie, włączam prąd. Kiedy włączacie tryb sport, otwiera się przepustnica w wydechu i ten samochód brzmi rasowo. I są to rozwiązania legalne, homologowane pod warunkiem, że nie przekraczają 96-93 dB, w zależności czy to jest benzyna czy diesel. I warto nad takim rozwiązaniem się zastanowić. Jeżeli chcemy pójść hardkorowo powyżej 150 dB, nie możemy takiej przepustnicy otworzyć w ruchu ulicznym. I nawet nie powinniśmy tego się chwalić, że mamy, no ale z drugiej strony nikt nam nic tak naprawdę nie zrobi. Warto tylko wiedzieć, że oglądając telewizję i takie programy jak Uwaga, wiecie co, nie? Tam policja jeździ i ci kamerzyści tam i tam w ogóle ta super telewizja taka rzetelna. Jak będziecie kiedyś ofiarą, macie paść pana policjanta, który ma wybujałą wyobraźnię i ma ochotę zmierzyć decybelomierzem czy urządzeniem po prostu do mierzenia głośności wasz pojazd, pamiętajcie, że musi się to odbyć w konkretnych warunkach. Musi być to plac, ściany akustyczne i tak dalej, a nie jak pokazują w telewizji, że on tam, dobra, ma to urządzenie, mierzy w ruchu ulicznym, pan tu przygazuje. Cała ta procedura, to ja bym powiedział, wiesz pan co, idź pan w... I tyle, nie? Więc jakby z takim człowiekiem w ogóle nie rozmawiajcie. Okej, chcę, przewieźmy to na plac, tam zróbmy to badanie. Na to jest prawo. I drodzy panowie policjanci, którzy mnie oglądają, też ja wiem, pozdrawiam wszystkich, bo naprawdę kupa z was jest porządna. Nie przeradzajmy troszeczkę, nie przerysowywujmy formy nad treścią, bo tego typu rzeczy, jak ostatnio widziałem w internecie, że ktoś z was wyciągnął w komórce decybelomierz. Profesjonalna robota, nie? Tak by powiedział majster. Zatem zmiany muszą być takie, aby wydech spełniał przede wszystkim normy emisji spalin w silnikach benzynowych. Można to sprawdzić na stacji diagnostycznej. Oraz w przypadku silników diesla będę na to naciskał przejrzystość spalin, czyli pomiar zadymienia, dlatego że coraz więcej Inspekcja Transportu Drogowego lub Policja ma tych urządzeń, które to mierzą i jeżeli będzie coś nie tak, no to mamy problem. Choć czasami nieświadomie może być problem, bo na przykład mamy jakąś lekką nieszczelność w dolocie i nie idzie takie ciśnienie turbiny jak powinno, wtryski leją swoje i podkapcamy na czarno, nawet tego nie widząc, więc to jest taka, wiecie, sytuacja dość sztywna, z której można wybrnąć. Polecam, jeżeli chodzi o modyfikację układów wydechowych, jednak zakładanie sobie troszeczkę więcej złotych wydać i układów, gdzie są właśnie klapy, gdzie można sobie kliknąć pod ciśnieniem, czy elektrycznie przełączy nam się klapa i będzie to na pewno pro, niż partyzantka, która była z lat 90., a którą dzisiaj niektórzy dalej stosują. Na przykład znam takiego jednego, co sobie flexem wyciął klapkę w wydechu tylnym, żeby głośniej było. No po prostu... Boże, czy ty to widzisz? Nie idźcie tą drogą, naprawdę. To jest coś, czego nie powinniśmy robić. Zatem przejdźmy do podsumowania, bo będzie ono dużo lżejsze niż początek odcinka. Zatem ostatni raz spójrzmy na Skodę. Tak, Skoda bez klimy się sprzedała. Ja cię kręcę. Widzieliście takie rzeczy? Dość szybko, ale zaliczka jest spłacona i dopiero w sierpniu będzie odebrana, ale niech se stoi, czeka na swojego nowego właściciela. Kochani, jesteśmy młodzi, jesteście młodzi, bawcie się, róbcie, co uważacie za słuszne, rozwijajcie swoją pasję tuningową, rozwijajcie swoją pasję motoryzacyjną, mechaniczną, do której mam nadzieję w wielu razach ja się przyłożyłem i pomogłem. Nie bójcie się modyfikować swoje samochody, po prostu miejcie świadomość rzeczy, jakie mogą was spotkać. Są to newralgiczne sytuacje, ale niestety ze względu na to, że ubezpieczalnie w Polsce, zaczynając od tych największych, zachowują się jak, no nie chcę powiedzieć cygan po zasiłek, tak, no bo to będzie jakoś tak niefajnie, no ale szarpią z nas jak komornik meblu ściankę albo coś w tym stylu. Grają brzydko i nieładnie, są niesłowne, robią zupełnie... To nie do czego zostały stworzone po prostu, może was taka sytuacja spotkać. Nie bójcie się, jeżeli macie ochotę obniżać te samochody, obniżać. Róbcie po prostu wszystko z głową i bądźcie pewnych rzeczy świadomi, a na pewnych rzeczach nie oszczędzajmy, tak, alufelgi, które zaraz staną się kwadratowe, czy cięcia wydechów, nie tnijmy sprężyn, no bo takie rzeczy nie mają miejsca. Jeżeli chodzi o elementy zewnętrzne, ja o tym mówiłem. Ja naprawdę, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli zostawicie naprawdę dużo kciuków w górę, zrobię dwójeczkę na ten temat. Damy bodykity, damy elementy wnętrza, co jest zgodne z prawem, co nie i jak się w tym wszystkim zorientować, ale to już zależy od was, czyli kciuk w górę, udostępniamy, przede wszystkim subskrybujemy. Dlaczego? Bo już w niedzielę o godzinie 12:00 na ekran wjeżdża drugi odcinek z budowy Poloneza Borewicza VTK, który będzie już we wrześniu u kogoś z was w rękach, bo
Konkurs rusza już lada moment, więc bądźcie w niedzielę o 12 po kasie, że M4K to potęga, bo ten Polonez to jest dla mnie naprawdę jedna z najtrudniejszych rzeczy, jaką firma zrobiła i nie boimy, nie będziemy bali się robić takich rzeczy. I też pamiętajcie, że za 2 tygodnie, czyli tydzień ten, w następnym tygodniu ogłaszam konkurs, bo już kończymy Mercedesa dla widzów, który wbrew pozorom też jest bardzo grubym projektem. Te oba projekty to są setki tysięcy złotych, to się tak mówi, ale przy Polonezie będę wyliczał i wtedy zrozumiecie, ile to jest kupno Poloneza, silnika od Hondy z 2000, ile set godzin roboczo, zawieszenia, niezawieszenia i tak dalej, więc co? Nie obrażajcie się, inaczej, jeżeli ktoś jest amebą umysłową i tak dalej, to my tego nie zmienimy. Natomiast mam nadzieję, że czasami niektórzy wezmą ten odcinek do serca, że może robią niewłaściwie i nie do końca warto tak robić, bo można zrobić sobie krzywdę. A ci, co modyfikują samochody, po prostu będą mieli świadomość, że czasami warto spojrzeć, czy dane zawieszenie jest dopuszczone do ruchu po drogach publicznych itd., itd. To nam pozwoli uniknąć kłopotów w przyszłości, bo kanał jest po to, żeby pomagać. Kanał był zawsze po to, żeby pomagać, a nie żeby tutaj zgnoić kogoś, zniszczyć, czy zakopać i zburzyć marzenia, bo można zrobić coś fajnego i rozwijajmy to. A nasze polskie prawo, no niestety, ile już nie minęło kadencji różnych rządów, dalej to wszystko jest jak zupka w proszku, w rozsypce, różne interpretacje jednego przepisu na 100 razy. Nie można zrobić nic porządnie, trudno. Zatem zobaczymy, jak się potoczy ten odcinek, jak go wyklepiecie, jak daleko pójdzie i co, do zobaczenia w niedzielę, trzymajcie się, a jeżeli pójdzie dobrze, to będzie część druga. Cześć! Cześć wszystkim, witajcie serdecznie, piątek, ktoś tam się przykręcił w tło jeszcze raz, tak? Dobrze. Cześć wszystkim, witajcie serdecznie, piątek piątunio, zatem 5 rzeczy, o których nie wiedziałeś, za które możesz stracić prawo jazdy, dowód rejestracyjny. Cześć wszystkim, witajcie serdecznie.